Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Kochani, dzisiaj was zapraszam na kolejny haul z Temu. To już trzeci taki odcinek na moim kanale. Jeżeli macie ochotę obejrzeć kolejne, to znajdziecie je na playliście pod tytułem po prostu haul. A dzisiaj lecimy z kolejnymi zamówieniami. Będzie to również film, który zgram wam, że tak powiem, z dwóch tur, bo jeszcze na kilka paczek czeka. Tak jak w poprzednim filmie i tym razem nie robię wam linków. To są moje faktyczne zakupy. Ja to wszystko kupiłam. Tych produktów jest sporo i ja bym się zachęcała. Wszystkie te produkty, co więcej, znajdziecie u różnych sprzedawców, więc tak naprawdę i oni ciągle zmieniają cenę. Więc robienie linków nie wydaje mi się tutaj najbardziej sensownym rozwiązaniem. Wszystko to bez problemu znajdziecie w aplikacji. Gdyby był jakiś problem, to dawajcie znać, wtedy wam konkretne linki będę podawać. Tak będzie po prostu najłatwiej. Dodatkowo wspomnę tutaj rzecz, o której mówiłam jakiś czas temu, a mianowicie ja osobiście nie wierzyłam do końca w te kule, które, znaczy nie kule, co? O Boże, brakuje mi teraz słowa, no jak to się nazywa? W koło. Jak koło fortuny, gdzie się kręci i można wygrać rabaty, natomiast przekonałam się na własnym przykładzie, że fakt, że lekceważyłam kręcenie tym kołem, był błędem, bo faktycznie te rabaty można bardzo fajne trafić i bardzo kolejny raz polecam patrzenie na ceny odnośnie na przykład wariantów kolorystycznych, bo to jest rzecz, której totalnie nie rozumiem. Torba, na którą polowałam, która była w ostatnim holu, kosztowała 80, 70, 90 zł, a nagle się okazało, że u jednego sprzedawcy różowa, która najbardziej mi się de facto podobała, kosztowała 40. Zapraszam was bardzo gorąco do oglądania. I zaczynamy od pierwszej rzeczy. Być może pamiętacie, że w sierpniu zeszłego roku kupiłam sobie gąskę nad polskim morzem, zapłaciłam za nią stówę. Nazwaliśmy ją uroczo Gabrysią. No i niestety, tutaj muszę przyznać, że te gąski, które są sprzedawane nad Bałtykiem, czyli mają, kochani, atesty, bo przypomnę, nic, co nie miałoby atestu, nie byłoby sprzedawane masowo wzdłuż deptaków. No nie oszukujmy się, te wszystkie sklepiki podlegają, to nie są sklepiki pani Krysi gdzieś z samochodu, to nie jest galareta na bazarze. Te gąski wszędzie myślę, że tam są kontrolowane, przecież to wszystko, jak nie wiadomo co chodzi, chodzi o pieniądze. No nieważne, tak czy siak moja gąska kupiona w Polsce niestety bardzo szybko się zmochtuliła. Ja ją też prałam. Ona tutaj ma taki suwak, tutaj jest nieprzycięty akurat, czyli możemy jej wyjąć te wnętrzności, wyprać sam ten pokrowiec i potem naładować z powrotem te wnętrzności, tak żeby one nam się nie ubiły. No i powiem szczerze, że faktycznie to jest jedna z takich rzeczy, która gdzieś tam w jakimś stopniu tak jest konsumpcjonizmem w czystej postaci, no bo ta gąska na zbyt wiele czasu nam nie starczy. Ta gąska jest nieco mniejsza od poprzedniej, ale była też nieporównywalnie tańsza, jest bardzo dobrze wykonana. Kupiłam dla swojej przyjaciółki i dla siebie przy okazji, to jest taka naklejka elektro, jak to się mówi, elektrostatyczna. Stateczna, na lustro lub na szybę z napisem shut up, you look good. To mi się bardzo z nią skojarzyło, ale ze mną też napis jest całkiem spoko. Dalej, słuchajcie, zdecydowałam się, bo mówiłam wam cały czas, że mi też przyświeca taki cel. Ja już nie będę tych zamówień tak składać w sezonie letnim. Przyświeca mi taki cel, aby kupować dużo różnych rzeczy dla właśnie córeczek naszych przyjaciół, bo mam nadzieję, że i w tym sezonie będziemy się z nimi często widywać w sezonie letnim i bardzo dużo gdzieś tam kasy, no nie mogę powiedzieć, że traciłam, no bo to były prezenty, nikt mi nie każe ich kupować, ale bardzo dużo kasy faktycznie wydawałam na różne rzeczy i dlatego stwierdziłam, że będę sobie te rzeczy gromadzić. I tutaj na przykład kupiłam taki zestaw szablonów do malowania twarzy. I powiem wam, że ten zestaw wychodził jakoś bardzo, bardzo korzystnie. Do tego mamy też kółeczko, czyli możemy, tutaj są dziurki, możemy sobie te szablony wszystkie złapać na to kółeczko, aby nic nie pogubić. Ich jest naprawdę bardzo, bardzo, zobaczcie, bardzo, bardzo, bardzo dużo, bo tutaj jeszcze są, o, niektóre podwójne. Myślę, że dziewczyny się ucieszą, one uwielbiają malowanie twarzy. Ostatnia już, słuchajcie, kosmetyczka. Ja taką kosmetyczkę mam od lat i niestety po prostu mi się szlak trafił. On tutaj po prostu ma taki napis Travel i tutaj ponownie jest ta sama historia z cenami. Czarna była najtańsza. Ja miałam poprzednią różową i bajer tej kosmetyczki polega na tym, że ona, to jest taka typowa kosmetyczka na makijaż, że ona ma tutaj takie o, a tutaj ma taką część na pędzle. I ta część na pędzle jest na rzep.
i sobie po prostu przypinamy tą część, opa, i tu sobie elegancko wkładamy pędzle, tu sobie elegancko wkładamy kosmetyki. Mi taka kosmetyczka na makijaż, na wyjazdy jakieś takie wakacyjne w zupełności wystarcza, ale tak jak mówię, ta już jest wysłużona. Kupiłam dziewczyną, to też było w dobrej cenie, taki zestaw, uważam, że jest przeuroczy, zestaw flamastrów. Bardzo mi się spodobało to opakowanie, to wzięłam jako jeden zestaw gdzieś na zasadzie metody dzielenia się. Bardzo fajnie to wygląda, tu mamy jakiegoś takiego kurczaka w okularach. Dalej, kochani, wzięłam sobie takie gumki do włosów. Jak wiecie zapewne, jeżeli oglądacie mnie regularnie, ja się bardzo dużo czeszę w koczka i lubię te moje włosy potem ujarzmić jakąś taką większą gumką. Tutaj wzięłam takie. One wyglądają trochę jakby były zrobione z rajstop. Czyli one są elastyczne, tutaj mają takie kokardeczki. Zobaczcie, mamy tego całkiem sporo w różnych kolorach. Naprawdę wygląda trochę taki miękki materiał. No mi to przypomina po prostu, jakby to były rajstopy. Bardzo, bardzo dla mnie właśnie fajna rzecz, aby jako drugie gumki właśnie takich używać. Kolejna rzecz w ramach mojej fazy na przypinki. Notabene odkryłam, że mój jeden kurczak przypinka ma zepsuty ten tył, a ten z kolei jest nieelastyczny. Ciekawe, czy będę mogła to podmienić. To jest taka przypinka z Gizmo. Ja jestem ogromną fanką gremlinów. Dużo jest tych gremlinów, powiem wam, na temu, ale one bardzo często nie przypominają gremlinów. Są ekstremalnie brzydkie. Tych przypinek też była cała kolekcja i żaden z tych zwierzątek nie przypominał właśnie Gizma. To była najlepsza, ta Gizma przypominała. Tutaj mam kolczyki. Kolczyki serduszka, takie malutkie. Tutaj wzięłam sobie te na kabel, bo kiedyś je miałam, ale już mi uciekły z życia. Potrzebuję sobie przykleić właśnie do szafki nocnej i chcę tutaj sobie przykleić do biurka. Nie wiem, jak to się profesjonalnie nazywa, chwytak na kabel. To szczerze mówiąc, myślałam, że one będą zdecydowanie większe. Na pewno tam wymiary były napisane, wystarczyło doczytać. Są takie kolczyki z księżycem i gwiazdką. I wszystko byłoby dobrze, gdyby nie to, że one są malutkie. Znaczy, te malutkie też mi się przydadzą, jak najbardziej, ale myślałam, że one będą zdecydowanie większe. Natomiast ja mam po dwie dziurki, więc zawsze mogę sobie włożyć do jednych dziurek te kolczyki, a do drugich dziurek coś innego. Tutaj kupiłam dziewczynkom takie tatuaże i to jest zestaw tatuaży, które również możemy naklejać na twarz. I ktoś powie, że tutaj mamy te oczy, Boże, te oczy to też jest tatuaż? No to chyba nie na oczy naklejamy. Takie różne wzory. Czy to nie jest piękne? Liski, żyrawki. Myślę, że będą przeszczęśliwe. Tak bardzo mi się sprawdza moja opaska, którą miałam z pierwszego zamówienia, że kupiłam sobie drugą, żeby mieć na wymianę, jak tamtą rzucam do prania. I to jest taka niby teoretycznie zwykła opaska na rzepę. Tylko problem jest taki, że ja tych zwykłych opasek na rzepę miałam już całkiem sporo, albo nie na rzepę, i żadna nie była taka dobra jak ta. Nie potrafię tego racjonalnie wyjaśnić, bo takie opaski dostaniemy choćby, nie wiem, w Rossmanie, no gdziekolwiek. A ta bardzo dobrze mi się sprawdza, bo dobrze ta rzepa bardzo trzyma i sama opaska jest bardzo mięciutka, a ja codziennie z takiej opaski korzystam, jak zmywam makijaż. Podczas porządków też odkryłam, że niestety, choć porządki robiłam później, już miałam tego świadomość, że niestety moje takie ukochane kółka z House'a są zaśniedziałe, ale one są u mnie, żeby wam nie skłamać, chyba z 10 lat, więc ja bardzo lubię kółka, więc kupiłam sobie teraz takie złote. One są takie mniejsze i grubsze. Tutaj wzięłam już na sezon majowy na balkon nowe lampki LED. Mieliśmy, słuchajcie, te lampki, myślałam, że to jest kwestia baterii, wymieniłam baterię, szlak je trafił. One są na druciku, więc to jest fajna zabawa, bo potem trzeba cały ten drucik, mąż to zrobi, cały ten drucik rozwiązać od naszych balustrad. I one są solarne, czyli po prostu kładziemy to, wkładamy baterię, to się ładuje nam słońcem i potem wieczorem te lampki na druciku się zapalają. Są takie kolczyki serduszka i ich bajerem jest to, że one są takie, jakby, jak to powiedzieć, takie inne w dotyku. To nie jest metal, znaczy pewnie jest metal, ale jest czymś pokryty.
Bardzo mi się podobają. Mamy też w ogóle jedną wtopę chyba w tym zamówieniu, ale do tego dojdziemy za chwilę. Kolejne kółka i te miały być dokładnie właśnie odpowiednikiem tych z House'a i są identyczne, tylko że są większe. Te z House'a były mniejsze, oczywiście była średnica napisana, wystarczyło ją przeczytać, ale są identyczne. Czyli ja też nie lubię takiego jarania się, że coś jest identyczne z temu jak z House'a, chociaż wiadomo, że House, Reserved i tak dalej, to wszystko to jest, słuchajcie, produkcja w Chinach. Tutaj, słuchajcie, kolejna przypinka. I oczywiście jest to mój ulubiony, śliczny, choć trochę może ma łebek taki za szeroki. Moja ulubiona postać, a więc Tweety. To są długopisiki dla Agatki, nie dla dzieci. I tu wzięłam taki zestaw długopisików, takich żelkowych. One tu jeszcze mają zabezpieczenie elegancko i one mają grubość 0,5 mm w takich pastelowych kolorach. Chwileczki to też dla Agatki. Spineczki jak spineczki, ja potrzebuję dobrych spineczek, które będą mi dobrze trzymały włosy i mam nadzieję, że te właśnie takie dokładnie będą. Tutaj wzięłam naklejki także na Boże Narodzenie, już poprzedni raz kupiłam taki set, tylko tamte były większe, a te, że było śmieszniej, kosztowały tyle samo, a są nieporównywalnie mniejsze. Myślałam, że one też będą takie duże, duże. Powiem wam, dlaczego ja to teraz w ogóle kupuję, bo jak się na to natykam, te naklejki są bardzo ładne, naprawdę, mają bardzo ładne wzory. Jak się na to natykam, a mam przestrzeń, gdzie to przechowywać, to wolę to kupić teraz, nim potem w grudniu będzie na to po prostu, wiecie, szał ciał i każdy normalny sprzedawca, już kiedyś tak sobie wymyślałam, że na AliExpress coś kupię na święta, podnosi ceny, są wydłużone czasy dostawy, więc... Stąd taka właśnie moja decyzja. Tutaj wzięłam tatuaże i zobaczcie, kuźwa, to. Ja nie wiem, ile tu jest tych tatuaży. Już tych tatuaży wystarczy. Nie wiem, czy w kolejnych jeszcze nie zamawiałam tatuaże. Ale one się będą chyba tatuowały do końca swoich dni. Tu jest po prostu przeróżne wzory. Mamy jakiś Halloween, mamy jakieś smoki, mamy jakiegoś kurczaka, jakiegoś prosiaka, mamy jakiś happy birthday, mamy syrenki, mamy ośmiorniczki, mamy piratów. Mamy jednorożce oczywiście, mamy totalny po prostu miks, mamy uśmiechnięte awokado, mamy liski ćwiczące jogę. Tego jestem ciekawa. Powiem wam, ja oczywiście pamiętam, co zamawiam, natomiast przez to, że składałam dużo różnych zamówień, to po prostu nie do końca pamiętam, co jest w danym zamówieniu. Ale widziałam taki film na YouTube, który był totalnym hitem, totalnym sztosem, gdzie laska miała kupon właśnie od temu i słuchajcie, i ona nie widziała, co zamówiła. Mi się wydaje, że tam chyba doszło do jakiejś pomyłki, albo nie wiem, jak ona to robiła. I ona przy każdym produkcie była zdziwiona, co to jest i do czego to jest. Plakaty miały takie ceny w stosunku do tych plakatów, które ja kupuję na Poster Store, że stwierdziłam, że ja tego spróbuję. I chyba to jest jeden, tak, i to jest jeden z plakatów. I właśnie one były opisane jako płótno. Ja muszę dokładnie spojrzeć, bo widzę, że w tym zamówieniu jest jeden. I ja myślałam, że oni tak to piszą jako płótno, bo mam, wiecie, tego translatora, natomiast faktycznie to nie jest, słuchajcie, papier. Jakby wam to, kurczę, blady pokazać, tylko to wygląda, jakby to było płótno. Może od tej strony wam pokażę? Tutaj wzięłam na biurko, ponieważ to biurko, mój mąż korzysta codziennie z mojego biurka. Właściwie to można powiedzieć, że to jest jego biurko wręcz już. Pracuję tutaj ponad 8 godzin dziennie. No i ja tutaj również nagrywam filmy malując się. I kiedyś próbowałam takich podkładek z Ikei, ale to nie zdawało egzaminu, szczególnie, że ja ciągle coś, wiecie, puder się rozsypie, podkład się ubrudzi, znaczy podkład się wyleje i kupiłam taką po prostu podkładkę. Tylko to jest podkładka, która ma udawać podkładkę skórzaną na to właśnie biurko, bo czego nie powiedziałam, no bo już to biurko widać, że jest trochę sfatygowane. Bardzo to jest, powiem wam, spoko. Ona jest dokładnie z takiego materiału, jak te moje ulubione do dużego pokoju z Hobbit View. Lecimy dalej. Jakiś tajemniczy, słuchajcie, tajemniczy element. Tu są kolejne plakaty, dobra, czyli to było w tym samym zamówieniu. Dziu, dziu, dziu. One też są nie na właśnie papierze, tylko na takim ala płótnie. To jest pierwszy. Mamy, bo starałam się, problem był taki, że one zazwyczaj są w setach rozmiarowych i trudno właśnie było mi dobrać ten większy plakat tutaj do moich ramek. No powiem wam, szczerze, jestem w lekkim szoku. Bardzo byłam ciekawa, jak to będzie wyglądało.
Ten set plakatów, tych trzech, które wam teraz pokazałam, kosztował chyba 18 zł. Tu widziałam rzecz, którą ktoś powie, że to jest pierdoła. I de facto ja nie wiem, czy tego nie można zrobić tymi szczoteczkami do zębów. Ale, bo nie wiem, czy one się czymś różnią, ale wzięłam takie szczoteczki, wiecie do czego? Do wyczyszczenia słuchawki od prysznica tego kamienia. Mamy tutaj bardzo twardą wodę. I taniej było mi kupić to tutaj, za tam złotówkę, niż pójść i kupić te szczoteczki do czyszczenia przestrzeni międzyzębowej. Tutaj wzięłam taki notes i to jest taki notes w jakimś stopniu, który może służyć jako planer dzienny lub niedzienny, bo tutaj możemy zapisać jakieś tam zadania. No, co ja będę wam gadać, nie będę urabiała ideologii, kuźwa do notesu, no tak to po prostu wygląda. Wziąłam sobie też klej. Klej taki, nie wiem jak to się nazywa, No taki klej w korektorze, no. Tylko, że to jest po prostu taśma klejąca, to jest zarąbista sprawa. Ja z tego korzystam, moja mi się kończy. Tutaj przyszło mi właśnie zamówienie w tej torbie i pokażę wam, co tutaj mam. Tutaj mam trzeciego motylka, ponieważ córeczki naszych przyjaciół się kumplują jeszcze z jedną dziewczynką i stwierdziłam, że w sumie tak trochę głupio, że będziemy dawać prezenty tamtym, no a ta trzecia... Znaczy, ja sobie jakoś z tym radzę, bo zazwyczaj to po prostu omijam, no nigdy nie daję tak chamsko przy niej tych prezentów. Ale uznałam, że przy tych cenach nie będę dziadować na dziecku i po prostu kupię jej tego motylka. Tutaj wzięłam sobie, słuchajcie, taki statyw do telefonu. To jest taki wyciągany, ej zajebisty, taki wyciągany statyw do telefonu. Mi jest to bardzo teraz potrzebne, jak nagrywam te swoje jakieś rolki i tym podobne, tylko dalej mój mózg nie trybi, jak ja mam tutaj wepchnąć telefon. Ale ja jestem pod tym względem bardzo ograniczona. Ała. Uwaga, mówiłam, że ja jestem po prostu ułomna. To się odgina, to się odczepia, o, znaczy to się przesuwa i mamy to. Ej, spoko. Tylko teraz pytanie, czy to można tak dokręcić na twardo? Można. Ej, fajne, co? Kolejna rzecz, którą zamówiłam, jest rzeczą bardzo kontrowersyjną. I to są, słuchajcie, farbki. To są farbki do malowania twarzy i ciała. I moja jakby odpowiedzialność za życie polega na tym, że wzięłam je na wszelki wypadek, gdybym nie wpadła na coś lepszego, no bo też nie o to chodzi, żeby kupić turbo profesjonalne, ale bajer polega na tym, że oczywiście ja te farbki najpierw przetestuję. Tak one wyglądają. Ja je najpierw przetestuję na sobie i tutaj mamy również zestaw pędzelków do tego i mamy taką kątą. I oczywiście jak najbardziej się to mogę wyjąć. I oczywiście jak najbardziej przed malowaniem jakiemukolwiek dziecku ciała tym skonsultuję się z rodzicami. Ja w ogóle nie należę z takich osób, które kupują, wiecie, prezenty i się komuś coś pierdykają. Jak zobaczycie w kolejnym holu, kupiłam im przepiękne torebki. Ale ich tata ma obsesję, żeby one nie nosiły niczego ze sznurkami, bo mogą się podduszać. Nie wiem, nie pytam, trauma. I na przykład przed kupieniem tych torebeczek też skonsultowałam się z ich mamą. Naprawdę uważam, że dawanie takich prezentów bez konsultacji z rodzicami, jeżeli wiemy, że coś rodzicom przeszkadza, a my nie mając na przykład dziecka, albo nawet mając, uważamy, że jesteśmy mądrzejsi, no to jest już trochę chamstwo. Dlatego ja nigdy nie... Kolejna rzecz to jest znowu planer. I znowu planer niedatowany. Ale on ma jeden minus i ja powiem szczerze, trochę dałam ciała, bo nie obczaiłam tego wcześniej, że on nie ma tego widoku na cały miesiąc. Takiej rozpiski miesiąca. A to jest rzecz, to jest bardzo potrzebna. Jest to planer tygodniowy, niedatowany, jest bardzo ładnie wykonany. Dodatkowo tutaj mamy takie naklejki z kalendarzem na 2024 i 2025. Ja poszukuję planerów, mówiłam, każdy ma jakby swoje problemy, są ludzie, co kupują, nie wiem, coś kolekcjonują, nie wiem, znaczki, a ja kolekcjonuję po prostu planery. I ostatnia rzecz, i wydaje mi się, że to będzie chic. Kupiłam dziewczynkom takie naklejki mozaikowe i ja w ogóle sobie ostatnio, tego wam nawet nie pokazywałam, kupiłam sobie ten obraz do malowania, zapłaciłam za to kupę kasy, miałam sobie malować mopsy. Ale nie jestem w ogóle w stanie, te pędzelki dołączone są do niczego, dokupiłam dodatkowe pędzelki, one też są do niczego, te farby prześwitują, co się prześwitują te numerki, te pędzelki nie są precyzyjne, ja nie umiem tak malować malutkich elementów, więc pomyślałam, a kupiłam dziewczynkom te naklejki i myślałam, że trochę tych naklejki wzajemnie, ale nie da się tego zrobić, bo tam od razu by trzeba było otworzyć te kryształki.
Więc myślałam o jakiejś mozaice, ale żeby była tania i żeby chciało mi się ją wyklejać. No i wpadłam na genialny pomysł. I to jest na takim płótnie. Jak zobaczyłam ten obrazek z Gizmo, to nie myślałam racjonalnie, nie myślałam o tym, że to będzie nudne do wyklejania, tylko myślałam o tym, że to jest Gizmo i ja go chcę. To kosztowało oczywiście mało i to jest, słuchajcie, mozaika, tylko zobaczcie, jakiej wielkości są te numerki. Jakiej wielkości są te kuźwa blade kryształki. Ja nie wiem, czy ja mam tyle w sobie cierpliwości. To jest chyba jedno z moich ulubionych, nie ukrywam, zamówień. A chyba do niego dogram jeszcze kolejne, więc do tego naprawdę się musimy śpieszyć. Kupiłam dla dziewczynek takie przeurocze kosmetyczki, piórniczki. Powiem wam, jak je zobaczyłam, to się w nich totalnie zakochałam. Są przepiękne, są puchate i były, co najważniejsze, oczywiście tanie. Czy jest coś piękniejszego? I wzięłam im, ponieważ one są dwie, to są córeczki naszych przyjaciół, jakby ktoś nie wiedział, ale mają też koleżankę, która bardzo często jest na działce wtedy, kiedy i my jesteśmy. No i kiedy będę dawała takie super rzeczy, to niekomfortowo bym się czuła, nie dając tej małej też czegoś. A więc tutaj mamy pierwszą kosmetyczkę i mamy drugą kosmetyczkę. Czyli innymi słowy, tak brałam, żeby każda była w innym kolorze. I tutaj mamy trzecią kosmetyczkę. Strasznie, strasznie się z tego ucieszyłam. Ale wszystko się zaczęło od tych torebeczek. Jak je zobaczyłam, to je zapragnęłam. To są, słuchajcie, torebeczki, które, powiem szczerze, były bardzo, bardzo tanie. Ceny też były oczywiście różne, ale generalnie tam kosztowały po 14 zł, przynajmniej tyle ja za nie zapłaciłam. Na zdjęciu one wydawały się takie bardziej właśnie puchate, trochę jak te piórniczki. Ale czy to nie jest piękne? Natomiast tam ich tatuś ma obsesję na punkcie tego, żeby one się nie podusiły i dlatego się konsultowałam z mamą, czy ona to akceptuje. Ona to zaakceptowała, myślałam, że to się da odczepić, ale widzę, że nie bardzo. Natomiast to jest gruby pasek, więc chyba bez przesady. I tutaj mamy motyw jednorożca i także wzięłam te torebeczki w trzech kolorach. Uważam, że dla takiej małej dziewczynki taka torebeczka po prostu wygląda przepięknie. To jest druga. Ta różnica kolorystyczna tutaj jest bardzo, bardzo powiedziałabym niewielka. Nie wiem, czy dzieciaki będą w stanie rozpoznać, która jest której, ale na to też mam, słuchajcie, pomysła, zamysła. To przyjdzie w kolejnym zamówieniu, tak aby nie było potem walki. I tak wygląda trzecia. Mówię, tak na szybko patrząc, to tej różnicy kolorystycznej praktycznie nie ma. Dalej zamówiłam im takiego twistera i pomyślałam, że dla takich małych dzieciaków, które się gdzieś tam może nudzą, może nie nudzą na działce, fajną będzie to zabawą, a z drugiej strony twister ten taki original kosztuje kupę kasy i nie wiadomo, czy im się to w ogóle spodoba, czy nie wiem, czegoś nie zgubią, nie zniszczą, nie zaleje się wodą i tak dalej, więc wzięłam po prostu taką wersję, powiedziałabym, budżetową. No i o co tutaj chodzi? Tak naprawdę mamy, to się niczym nie różni, oprócz tego, że tutaj trochę jest zgięty ten kartonik, więc to nie będzie pewnie turbo długotrwała rzecz, to prawda, ale mamy tą wskazówkę, kręcimy, mamy planszę. Nie wiem, czy dziewczyny kiedyś grały w takiego twistera, ale myślę, że już są na tyle duże, że powinno im się to bardzo, bardzo spodobać, a kto wie, może zrobimy i my sobie jakiś challenge imprezowy. Kolejna rzecz to jest po prostu kolejna opaska do włosów. Mam czarną i szarą, tutaj wzięłam fioletową, to akurat z myślą o mojej koleżance. I ponieważ tych naszych spotkań, mam nadzieję, z dziewczynkami, dopiero będzie lipa, jak się okaże, że się w tym roku nie spotykamy, nie? Będzie więcej, to wzięłam też im takie torby z jednorożcami, to są takie torby, powiedzmy, że prezentowe, ale wielorazowe. I wzięłam po prostu trzy różne warianty, żeby część tych prezentów, które będę im, które będziemy im z mężem, ja tak mówię, ja, bardzo nie lubię czegoś takiego, które będziemy im z mężem zawozić, aby móc im właśnie w te torby spakować. Bardzo, bardzo mi się to podoba i przede wszystkim też to, że to są takie ładne siateczki, więc one także będą mogły je sobie do czegoś innego wykorzystać. Dużo fajniejsze jest to dla mnie niż te kartoniki, bo one tam nie do końca sobie radzą z ich otwieraniem, albo takie zwykłe torebki prezentowe, które jeżeli źle odłożymy, no to w przypadku dzieci mogą się okazać jednorazowe. Kolejna rzecz, na jaką się zdecydowałam, to taki stojak. I jest to stojak na, może być tak naprawdę i na lakiery do paznokci i na pomadki. Mam takie fajny akrylowy właśnie pojemnik z Temu, ale on się okazał dla mnie za mały.
dlatego zdecydowałam się na taki. Tutaj też warto patrzeć na ceny, bo one są bardzo, bardzo różne. Tutaj coś pękło, nie? Tak. No i w takiej sytuacji można to spokojnie reklamować. Tutaj mi odpadł jeden element. Nie wiem dlaczego, tu jest jakby jakieś takie duże pęknięcie. Natomiast szczerze mówiąc tego nie widać w ogóle, więc ja pewnie tego nie będę reklamować, nawet mi się nie będzie chciało. Ale pamiętajcie, że temu z tymi reklamacjami jest jeszcze prościej jak w AliExpress i tak dalej, więc nie ma jak coś stresu. Możecie też to bez problemu zwrócić normalnie DHL-em. Gąbeczki. Zwykłe gąbeczki lateksowe, ponieważ zamówiłam im sporo, też dziewczynkom, sporo szablonów do malowania pysia, no to żeby mieć czym malować, więc wziąłam taki set gąbeczek. Pewnie należało wziąć dwa. Sobie widziałam na balkon i tutaj brak mojej wyobraźni, bo tu jest 100 sztuk, tylko że one są malutkie. To są kamienie fluorescencyjne. I wziąłam na balkon, żeby wysypać na takim moim, no zobaczycie jak będę sobie robiła balkon. Takim moim, ni to świeczniku, ni to kwietniku. I żeby one świeciły, no i wszystko spoko, tylko składałam tyle tych zamówień, a nie przyszło mi do głowy, aby spojrzeć gdzieś na rozmiar tych kamyków. Należało tych opakowań zamówić zdecydowanie więcej niż jedną sztukę. To dostałam od mojej przyjaciółki, to jest, słuchajcie, bardzo popularny sprzęt, że tak powiem. To jest taki holder na telefon i on jest spoko, bo jest regulowany. Oczywiście z motywem królika. Tutaj do moich kolczyków zamówiłam sobie taki naszyjnik, ponieważ mam kolczyki właśnie z takim motywem, więc wzięłam sobie też naszyjnik i to jest, słuchajcie, puste w środku, więc to jest bardzo, bardzo lekkie. Natomiast sam ten tutaj łańcuszek wygląda bardzo porządnie. No i oczywiście potem łańcuszek jest także do wykorzystania na inne naszyjniki, ale wydaje mi się, że bardzo fajnie to wygląda. On jest tutaj regulowany i będę miała taki komplet. Zamówiłam sobie też pierścionek, który okazuje się, że jest bardzo popularny w H&M-ach i tym podobnych. Ja generalnie nie chodzę w sztucznej biżuterii, ale ten wzór właśnie u mojej przyjaciółki bardzo, bardzo mi się spodobał. I stwierdziłam, że sobie taki pierścionek strzelę. Strasznie mi się u niej to podobało i tu jest, rozmiar jest, wiecie, stały. Z racji tego, że tutaj sobie doginamy właśnie ten kształt. W związku z tym to też wiadomo, że nie będzie na pewno długowieczne, bo znając życie to się w końcu gdzieś tam wyrobi. Tutaj wzięłam również dziewczynką i to się bardzo opłacało. Bardzo duży set różnego rodzaju spineczek. Nie chcę kłamać, ale wydaje mi się, że ich tutaj ma być w ogóle 50 sztuk. I ja przypomnę, bo może ktoś nie wie, ja nie będę, nie zamierzam dawać dzieciakom tych wszystkich rzeczy naraz absolutnie. To są prezenty, które ja sobie zbieram i będę im dawkować, bo uważam, że w przypadku tak małych dzieci nie ma sensu dawania od razu takiej dużej ilości produktów. I tutaj właśnie są przeróżne spineczki takie kolorowe. Są różowe, tutaj są żółte. Tutaj też są różowe, z różnymi totalnie motywami, więc mój plan polega na tym, aby je po prostu potem rozczłonkować, rozłożyć i właśnie dorzucać im do różnych prezentów, ale bardzo, bardzo one mi się spodobały. I też wzięłam każdej, ponieważ uznałam, że jak puchate elementy, to puchate elementy i wzięłam, słuchajcie, każdej taki brelok. Sobie też bym wzięła, gdyby nie to, że ja już mam te wyroki. A dobra, ja wzięłam dwa opakowania tych kamyków. Sorry. No ale to i tak jest za mało. Powinnam, na zasadzie tak naprawdę się powinno wziąć 10. Wzięłam im takie przeurocze breloki serduszka. No są piękne, są puchate. One tutaj są i na karabinczyk, i takie dopinane. Tak, żeby im podopinać właśnie do tych torebek. Tutaj coś dla Agatki. Jeżeli Agatce wejdzie na łeb. To jest taka opaska z kokardką, to wzięłam z myślą o sobie, teraz nie będę tego wciskać, bo mam koczek, ale zastanawiam się, czy to przypadkiem nie jest trochę na mnie za małe. Jak będzie za małe, to też się nie zmarnuje, bo właśnie pójdzie do dzieciaków, ale nie taki był absolutnie cel. Jakiś czas temu kupiłam im bardzo fajne szablony do malowania twarzy i tutaj zdecydowałam się na kolejny taki set. Fajne jest to w tych setach, że one tutaj mają także dołączone kółeczko, aby pospinać te wszystkie szablony. I tutaj są inne wzory, takie bardziej księżniczkowe, bo jest więcej jednorożców, koniczynka. Powiem wam, te szablony to jest po prostu kawałek wyciętego plastiku, a myślę, że to jest bardzo, bardzo fajna sprawa i bardzo fajne przede wszystkim rozwiązanie,
I też już mówiłam w jakimś filmie, żeby nie było potem tak, ciocia namaluj motylka. Namalowałam tego motylka, to powiem wam, aż mi się źle zrobiło. No ale na szczęście, niby plusem dzieci jest to, że one się zawsze ucieszą. No ale wolę, żeby faktycznie wyglądały bajerancko. Tutaj sobie zamówiłam takie zwykłe kolczyki. To są serduszka, takie zapinane, które tutaj mają kryształki. Kryształki srebrne i tutaj mamy broszkę ważkę. Uważam, że ta broszka, słuchajcie, naprawdę wygląda no przekozacko, no w życiu bym nie powiedziała, że to jest, wiecie, no jakość Chińczyka. Tu z racji kieliszków, które ostatnio dostałam wino i plotki, kupiłam takie dwie naklejki na butelkę wina. Trochę w formie żartu. Tak, dwie. I to jest wine for my therapist. Best friends. I teraz tylko należy pamiętać, aby nakleić to na tą butelkę, bo chciałam właśnie zrobić taką niespodziankę. A są kolejne spineczki. Tu wzięłam kolejne spineczki, a one są tak zapakowane w trochę inny sposób. Tak bardziej byle jak, szczerze mówiąc, ale one są takie tradycyjne, metalowe. Przy dzieciach spineczek nigdy ci niedostatek, więc jak najbardziej, także myślę, że będą zadowolone. Tutaj celebrytka, bo tu jest też kilka rzeczy, które kupiła mi dla mnie moja przyjaciółka, to chyba z Shein zamawiała. Tu jest celebrytka, która ma takie dwa kółeczka i to jedno z tych kółeczek jest wysadzane kamyczkami. Powiem wam, ostatnio znalazłam celebrytkę, którą kupowałam 100 lat w AliExpress. I z nią się nic nie stało, ani się nie zaśniedziała, ani nic ten deseń. I to właśnie spowodowało, że uznałam, że jednak kupowanie tych celebrytek to nie jest takie głupie. I to jest takie główienko, ale to jest też dla mojej, zresztą nie muszę mówić dla kogo, bo widać po motywie. Tutaj mamy mopsiki i serduszka i to jest, słuchajcie, taki malutki pojemniczek. Ja nawet myślałam, żeby sobie go nie kupić. Który może być na, który jest generalnie na leki i tutaj jeszcze mamy lusterko. I co prawda wiem, że ona na leki ma trochę inny holder, ale może ten jej się też do czegoś przyda. Jak nie, no to ja sobie z chęcią go przygarnę, bo uważam, że jest po prostu przepiękny ten motyw mopsików. No i jest to bardzo zdecydowanie przydatna rzecz. Tutaj wzięłam taką niestandardową rzecz, jaką są podkładki pod kubki, ale one są mozaikowe, czyli one są wyklejane. Mamy tutaj te kryształki i sobie samodzielnie takie podkładki wyklejamy. Stwierdziłam, że to będzie bardzo fajnie wyglądać, a może będę miała fazę, aby właśnie siedzieć i tam dziugać. Ale tutaj skwasiłam, bo wzięłam też dziewczynkom mozaiki. I wzięłam im jednorożce, natomiast nie zajarzyłam, że to będą tak malutkie pola. I te jednorożce są takie na płótnie jak mój gizmo, którego mam. Natomiast obawiam się, że one są chyba za małe, aby wyklejać tak precyzyjnie elementy i to jeszcze tyle powtarzających się kryształków, bo to jest jednak upierdliwa robota. Te kryształki są naprawdę malutkie. No ale ja te jednorożce mam trzy i co więcej one nie będą, no ten to już w ogóle jest hardcore, one nie będą chyba atrakcyjne dla tak małych dzieci, ale z drugiej strony, tak jak wspomniałam, ja mam przestrzeń, ja mam miejsce w mieszkaniu, mogę to przechowywać i mogę po prostu poczekać, aby kiedyś do tego dzieciaki dorosną, ale to jest faktycznie mój błąd, to jest złe, w sensie... Tutaj był błąd z zamówieniem tej rzeczy. Tutaj mam kolejny taki łańcuszek z malutkimi serduszkami. Tutaj sobie zamówiłyśmy, a właściwie przyjaciółka mi zamówiła te, wiecie, pojemniczki jednorazowe, abym mogła dawać jej odlewki produktów. Tutaj mam bardzo ładne kolczyki, takie serduszka. I one są akurat właśnie chyba z Shein. One są takie jakby potryszczone, nie wiem jak to inaczej nazwać. Właściwie mogę je wyjąć i wam pokazać. Bardzo, bardzo mi się one spodobały na stronie. Bardzo fajnie to wygląda. No tutaj nie mają żadnych kryształków, tylko po prostu są w taki sposób uformowane. One są takie bokiem, nie? Tutaj wzięłam chyba trzy, a i tutaj mam kolejny też wisiorek, serdur... Nie, to jest ciągle ten sam. Już to otwierałam.
Ja jestem jakaś już niedorobiona. A dobra, ja sobie zamówiłam dwa takie... Wiecie co ja zrobiłam? Ej, dobra jestem. Nie, to jest dobra, to jest co innego. Tutaj sobie wzięłam celebrytkę, tak, to było z Shein. To nie ja zamawiałam i tutaj ona ma takie wiszące serduszko. Myślałam, że dwa razy zamówiłam sobie ten sam naszyjnik, ale nie. Dla dziewczyn trzy zestawy takich naklejek, serduszek. Fioletowy, też żeby nie było kwestii. Bardzo one mi się spodobały, to są takie naklejki właśnie a la 3D powiedzmy. Tutaj kolejny ten napis, wyglądasz dobrze, on jest większy od tego poprzedniego, natomiast powiem wam, one nie są, i to już wiem, one nie są elektrostatyczne, są normalne naklejki, więc to jest ogromny minus, że jak to się raz naklei na lustro, no to podczas mycia lustra podejrzewam, że ten napis po prostu trafi szlak. Tu wziąłam dla siebie jeszcze jeden taki większy, różowy. Tutaj sobie zamówiłam taki przenośny holder na telefon. Ja zawsze na wakacje, czy jak gdzieś jedziemy, zabieram sobie taki holder. I dotychczas posługiwałam się takim drewnianym z Ikei. Ten królik, którego dostałam, też jest za duży. A kiedyś właśnie miałam taki podręczny, czy chyba w jednym zamówieniu wzięłam jeszcze jeden dla męża. I to jest fajne, bo to jest płaskie, chowam sobie to do torebki i na wyjazdach bardzo fajnie zdaję to egzamin. W ogóle jak to brzmi, nie? Bo na wyjazdach często oglądam filmy na telefonie. No ale myślę, że wiemy o co chodzi. Tutaj wzięłam taki do samochodu, taki wieszak, który się zaczepia po prostu z tyłu samochodu, bo my zawsze jak jedziemy w trasę, ja mam dużo rzeczy z tyłu i muszę się bardzo mocno wyginać. I wzięłam po prostu taki wieszak, żeby zaczepić o zagłówki od strony pasażera z tyłu i żeby móc sobie na tym coś zawiesić. Szczerze mówiąc nie pamiętam jak to idzie, ale obojętne, bo ja wiem co to jest i wiem do czego mi to jest. Kolejna rzecz do samochodu. Mam nadzieję, że ona będzie fajna. Mówiłam, że nie mam co robić z okularami przeciwsłonecznymi i to prawda i dlatego zamówiłam holder, a teraz zamówiłam też taki pojemnik i jego wpinamy w tą kratkę w nawiew. I chodzi o to, aby tutaj sobie móc schować telefon. I to jest coś, co ja osobiście planuję wykorzystać albo do telefonu, albo do papierków z autostrad. Jak jedziemy do Chorwacji, bardzo często mijamy wiele autostrad, albo nie wiem, jak gdzieś się parkujemy, mamy bilecik i zawsze potem mamy stresa, żeby ten bilecik gdzieś tam, wiecie, nie przeleciał. I dlatego po prostu pomyślałam, że to będzie bardzo fajna rzecz, aby właśnie tutaj trzymać takie rzeczy. Po prostu. Miałam iść i zrobić sobie okulary takie, znaczy kupić generalnie okulary z polaryzacją, bo wiemy, że one są najzdrowsze, bla bla bla, ale powiem wam szczerze, uważam, że mi akurat to nie jest to specjalnie potrzebne, ja nie spędzam aż tyle czasu na słońcu, więc postanowiłam sobie kupić kilka par po prostu okularów. To są pierwsze. No jak? Widać, że to jest taki niska stosunkowo jakość. Ale ja wolę mieć więcej takich tanich, naprawdę to też nie jest tak, a tutaj mam bardzo fajną agrafkę. To też nie jest tak, wiecie, jakbym na przykład, nie wiem, miała taką pracę albo takie życie, żebym spędzała bardzo dużo czasu na słońcu, no to oczywiście, że w takie okulary właśnie z polaryzacją bym zainwestowała. Natomiast przy moim trybie życia uważam, że one są mi totalnie, totalnie zbędne. Taka piękna agrafka. Bardzo mi się ona podoba. Mam srebrną, teraz będę miała złotą. Tutaj mamy drugie okulary i to jest bardzo podobny motyw, tylko taki trochę bardziej koci i większy. No i powiem wam, też mi się wydaje, że ok. Nie, serio mi się podoba. No to jest śmieszne, bo ja zawsze jak sobie kupuję okulary, to stoję 5 godzin i nigdy nic mi się nie podoba i nigdy nic nie pasuje mi do twarzy, jest mi od razu gorąco i wszystko. A tutaj co? A, tutaj wzięłam też taką rzecz sobie do... Tu paznokci do stóp. Takie radełko, tylko po prostu inaczej wyprofilowane. I to są trzecie okulary i to jest ponownie czarne i ponownie w innym odrobinę kształcie. Te są takie naprawdę już duże, ale też fajnie tutaj przylegają. Zobaczę, one się także na pewno... Dosyć mocno do oczu. One się, słuchajcie, na pewno nie zmarnują. Bo nie, ja nawet mam okulary, które mam od 100 lat i po prostu gdzieś tam je muszę wymieniać. Co to jest? Szczotka. To jest szczotka, bardzo porządna, którą zamówiłam do czyszczenia butów.
Równie dobrze to może być szczotka do, wiecie, czyszczenia ziemniaków, ale ja ją wziąłam i ona tak się nazywała z myślą właśnie o czyszczeniu butów. I co tutaj mamy? I już dochodzimy do... Nie, tutaj jest jeszcze jakiś kartonik. To są kolejne okulary. Bo żeby było jasne, to nie jest jedno zamówienie. Tak, to są kolejne okulary. To nie jest jedno zamówienie, tylko to jest kilka zamówień, które zostało połączone w jedną paczkę. I te są inne. Oj, te są tak pomarańczowe. Ja chyba wolę te ciemniejsze, powiem Wam szczerze, okulary, niż te pomarańczowe, jeżeli mówimy o szkłach. Ale też mi się podobają. Nie wiem, może to jest złudzenie, może w tym podglądzie po prostu wszystko mi się podoba. I dochodzimy do części tekstylnej. Ostatnio zamówiłam, bo mam nadzieję, że te kole idą w tej kolejności, nie wiem, ale zamówiłam sobie taki bardzo fajny stanik w kolorze czarnym w rozmiarze M. I on jest super, ale on jest na mnie trochę za duży w obwodzie. Znaczy na razie jest spoko, ale ja wiem, że on po prostu po kilku praniach bardzo się rozciągnie. I dlatego wzięłam sobie teraz szary w rozmiarze S. I mam nadzieję, że ten z kolei, bo ten czarny miałam nerwę, że będzie za duży, okazał się idealny i teraz mam nadzieję, że ten się nie okaże za mały. Powiem Wam, bardzo mi się dobrze spala ten stanik, jest w ogóle tak wygodny. To ma być chyba jakaś podróbka Victoria's Secret, ale on ma też opinane ramionczka, więc można je zmienić. I to jest w ogóle bawełna. I to naprawdę ma super moim zdaniem jakość. To jest chyba w ogóle 100%, 95% bawełny, 5% elastanu. I drugi zamówiłam. Czarny, taki cięty laserowo i dokładnie ta sama historia. Zamówiłam M-kę i on jest na mnie troszkę za duży w obwodzie i po praniu on się po prostu rozciągnie, więc wzięłam teraz taki różowy, taki brzoskwiniowy, bo ja wiem, w rozmiarze S. I bardzo, bardzo naprawdę z tych staników jestem zadowolona. Ja mówiłam, żadne brafiterki, w moim przypadku brafiterki, w moim przypadku to nie zdaje egzaminu, najlepiej właśnie zdają mi chińskie stronki. I zamówiłam sobie też bluzę w rozmiarze M, taką szarą z napisem Brooklyn i powiem Wam, bluza ma bardzo przyjemny materiał. Podejrzewam, że to jest sztuczna bluza, na pewno to było napisane, więc wystarczyło przeczytać. I pewnie nawet to zrobiłam. Tak, to jest oczywiście 100% poliester, no nie oszukujmy się. Ale bardzo, bardzo mi się ona spodobała i wzięłam sobie też koszulkę, generalnie w ogóle trochę ciuchów kupiłam, z napisem New York USA, to też jest oczywiście Plastic Fantastic i powiem szczerze, ta koszulka już jest, Boże, i powiem Wam, nie wiem w którym momencie skończyłam, że ta koszulka, no to jest taka lipa, nie? Jest lipa i to zdecydowanie. Ja jeszcze trochę tych różnych ciuchów, tak jak wspomniałam, kupiłam. Zobaczymy, jak będzie z tą jakością. Tam na zwrot jest bardzo wiele dni, więc zobaczymy, jaka będzie, że tak powiem, jej kolej losu. Bo czasem też potrzeba takich rzeczy, że tak powiem, bardziej technicznych, ale faktycznie no, tutaj czuć po prostu ten poliester. Ja osobiście nie jestem w ogóle przeciwniczką jako takiego poliestru, wręcz jestem przeciwniczką bardzo popularnego, teraz najbardziej pożądanego materiału, jakim jest wiskoza. W związku z tym sam fakt, że coś jest z poliestru, dla mnie nie działa na niekorzyść tego produktu. Ja też się tak nie pocę i nie mam, że się nie zaparzam po prostu w tych rzeczach. I ostatnia rzecz, to jest, słuchajcie, taka duża koszula, ona chyba była w rozmiarze M, ale tutaj nawet nie ma tego rozmiaru wszytego. I to jest taka duża, oczywiście poliestrowa koszula, w czerwone serduszka i ona ma taki, powiedziałabym, krój trochę, a nawet bez trochę, oversize'u. Ja ją chciałam z myślą o tym, gdzie ona w ogóle ma przód, a dobra. Ja ją chciałam znowu do jasnych jeansów albo do shortów, no może do shortów, jak będą upały, to faktycznie nie będzie to najlepsze rozwiązanie, jako taką dużą, oversize'ową, a la męską koszulę, którą albo mogę w ten sposób wystylizować, nie lubię tego słowa, jakby nie wiadomo, wiecie, zwykły ciuch, a tam stylizacja. Albo, żeby sobie po prostu ją związać w supełek. I żeby tutaj na górze była taka luźniejsza, bo ona jest naprawdę długa i... no i mi się podoba, co? Jestem jak najbardziej z niej zadowolona. Zobaczymy, no z tym, że no, są ludzie, którzy nie, absolutnie nie akceptują tego poliestru i za Chiny ludowe nic nie kupią z poliestru, a tym bardziej nie kupią ciuchów z Chin, więc to już jest sprawa indywidualna. Więc dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie, zapraszam Was życzę do kolejnych filmów, będzie mi bardzo miło, zostawicie kciuka do góry, zasubskrybujecie kanał, jeżeli jeszcze tego nie czynicie.
No i podzielicie się ze mną w komentarzu, czy wyście już coś kupowały na temu, czy was do czegoś zachęciłam, czy nie. Jak to z wami jest? Wszystkiego dobrego, Busiaki, pa, pa.